Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu Siarka Tarnobrzeg Olimpia Elbląg. Starcie wygrali gospodarze 1-0. Są z nami szkoleniowcy obu zespołów, pan Przemysław Gomułka i pan Dariusz Kantor. Tradycyjnie prosimy na początek trenera gości o kilka zdań komentarza do dzisiejszego meczu. Na początku chciałem pogratulować nie tylko wyniku, ale też stylu gry, bo będąc na samym dole tabeli i wiedząc, że ma się nóż na gardle, większość trenerów by stanęło z tyłu i wybijało piłkę. A tutaj Siarka nie tylko z garbarnią, ale też z nami odważnie starała się to przeważyć kontrolę na swoją stronę. Chcieli nas spresować. Udawało im się to. Uważam, że pierwsze 15 minut duża przewaga Siarki, jeśli chodzi o narzucenie tempa i o taką kontrolę meczu. Później dobrze wchodzimy w mecz. Mamy jedną bardzo dobrą sytuację, której nie wykorzystujemy, drugą mogliśmy skończyć i myślę, że to jest sprawiedliwy wynik 0-0 do przerwy. Po przerwie szarpany mecz. Uważam, że z każdą minutą tutaj było jasne, że Siarka będzie coraz więcej rzucać w ofensywę i tego się spodziewaliśmy. Mamy szybkie ataki, które nie wykorzystujemy. Tracimy bramkę z własnego błędu na 1-0. Ale co boli, że jeszcze po bramce możemy zdobyć dwa gole. Raz uderzamy w poprzeczkę, później z dwóch metrów nie trafiamy. Nawet trzy, bo Jan Cienkiewicz uderza milimetry obok słupka. Na pewno jest to taka porażka, która bardzo boli, ale w ostatnie trzy były podobne, bo mówię, jeśli jest ten przeciwnik, ma dużo sytuacji i kreuje i zdobywa bramki, to na pewno jest lżej coś takiego zrozumieć. Ale tutaj mamy na razie nad sobą takie czarne chmury, że nie możemy przeważyć tego zwycięstwa, tych punktów na swoją stronę. A to nam stoi poprzeczka na drodze, a to uderzymy obok słupka, tak jak już mówiłem, podejmiemy złą decyzję. Musimy po prostu być cierpliwi i dalej pracować, bo wiedzieliśmy też, że przyjeżdżamy osłabionym składem, tak jak już w ostatnim czasie nie mamy tej kadry najszerszej. Graliśmy bardzo młodymi zawodnikami, ale oni dali radę, no bo tak jak już powiedziałem, byli w stanie i stworzyć sytuację i tutaj wyglądać dobrze na tle Siarki, która nie tylko walczy o życie, ale tak jak już powiedziałem, dobrze wyglądała. I nie możemy spuszczać buf, tylko dalej pracować i na pewno zostanie to w najbliższym czasie wynagrodzone. Ja na pewno się nie będę poddawał i widzę to nadal pozytywnie i wiem, że na pewno będą nasi kibice, będzie im przykro i będą niezadowoleni. No, poza tym, żeby ich przeprosić, nic już nie pozostaje, bo staramy się, robimy wszystko, co możemy, a nie zawsze jest tak, jak chcemy. I mówię, ten mecz zakończył się 1-0, a my musimy teraz patrzeć do przodu, żeby zagrać dobry mecz z Radunią. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do szkoleniowca gości? Jak nie ma, to przekazujemy mikrofony trenerowi gospodarzy. Prosimy, panie trenerze. Na wstępie chciałem podziękować za gratulacje trenerowi Gomułce. No wiadomo, że bardzo cieszą takie słowa, że ludzie widzą, że Siarka grała o życie i to widać na boisku, bo zawodnicy byli rozbici przed tym meczem, bo Michał Bierzało do rozgrzewki się praktycznie ważyło, czy zagra. Marcin Stefanik schodząc nie czuł ręki praktycznie, bo gdzieś upadł, ktoś go trafił. Ciężko powiedzieć, co to było, ale no to była kontuzja, gdzie on całej jednej strony praktycznie ciała nie czuł. Wojtek Bieniarz też zgłaszał już w 30 minucie jakieś problemy, a mimo wszystko my tym charakterem, bo może nie było tu jakiejś pięknej gry w piłkę, ale no, nie może być pięknej gry w piłkę, kiedy gramy o życie. Ja starałem się zaszczepić w chłopakach wiarę, starałem się zaszczepić charakter, taką intensywną pracę na całym boisku i myślę, że kibice to docenią, bo chyba widzą drugi mecz rzędu tą Siarkę walczącą o życie, walczącą o każdą piłkę, odbierającą piłkę wysoko i dziś no właśnie z jednego takiego pressingu w wysokiej strefie no zdobyliśmy bramkę, bo była bardzo dobra praca całej drużyny, Filip Krępa, co jeszcze daje nam podwójnego smaczku, bo chłopak stąd strzela bramkę, wchodzi jako joker. No fajnie, gramy pierwszym składem, zawodnicy rezerwowi, którzy wchodzą, dają nam drugie życie, taki drugi impuls, nie obrażają się, przesądzają o wyniku meczu, tak jak teraz Filip i cieszymy się bardzo. Trenujemy mocno i zostało nam 6 meczów, gdzie,
będziemy starali się zdobyć jak najwięcej punktów, żeby dało to utrzymanie. Wiadomo, że sytuacja nadal jest trudna, bo tych punktów jest mało, ale to, co w ostatnim czasie robimy, myślę, że pokazuje mieć jakąś nadzieję, że jeszcze uciekniemy z tej strefy. A co do drużyny Olimpia Elbląg, to wiadomo, że ciężka praca, intensywna praca się zawsze obroni. Wiadomo, że teraz jest trudny moment. 4 mecze przegrane z rzędu po 1-0. Też te mecze oglądałem, widziałem ich przebieg, także no wiadomo, nie można się załamywać, trzeba wierzyć w swoją pracę, robić swoje i praca się zawsze obroni. Ja jestem tego zdania, że jak się w coś wierzy, jak się coś robi w 100% z sercem, to zawsze pójdzie do przodu i praca się obroni. Także mówię, gratuluję chłopakom, bo to oni dziś ten mecz wygrali, zostawili masę zdrowia. I bardzo się cieszę, że mam takich żołnierzy, jak tu powiedziałem na konferencji, że ja będę potrzebował żołnierzy w tych ostatnich kolejkach i ci żołnierze są. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jak nie ma, to bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję.